can't break me because you didn't make me. You understand? Cześć, witam was wszystkich w kolejnej żelaznej debacie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Schmidt. Witam wszystkich. Nie ukrywam, że jest to dla mnie duży zaszczyt, bo Sebastian jest przykładem tego, że można w każdym wieku i to naprawdę kosmicznie wręcz wyglądać. Można. Na razie tego nie widzicie, ale po prostu te nogi i w ogóle ta definicja, to wszystko to jest po prostu jakiś kosmos, ale dobra, to do tego jeszcze wrócimy później na treningu. Pierwsze moje pytanie, jakie mam do ciebie, jak wyglądały twoje początki związane ze sportami siłowymi? Czy to od początku był właśnie ten sport, czy może kiedyś startowałeś, czy uprawiałeś jakieś inne dyscypliny? Jak to wyglądało w twoim Chodzi sportu? O siłowe, tak? Typowo. Ogólnie od twoje początku... początki ze sportem, później jak się zaczęła twoja przygoda ze sportem siłowym? Jak na to początku było? Wiadomo, nie? Człowiek chodził jak podstawówka, szkoła podstawowa i to gra się grało w piłkę. Z racji tego, że już mam 45 lat. Kiedyś nie było tak jak teraz w tych siłowni tyle. Człowiek gdzieś ćwiczył po piwnicach później. U mnie na osiedlu była jedna siłownia, do której się trzeba było zapisywać na godziny, nie? Czyli na przykład była między 17 a 20 trzeba było przyjść zrobić trening, no bo to była jedyna siłownia, pamiętam do dziś, wisi tam regulamin z 74 roku, nie? Jak ją otwierali, nie? No i tak się tam zaczęło właśnie. Chodziłem tam, podglądałem przez okna na początku tych kulturystów, co tam trenowali. Dla mnie to był szok, żeby tak wyglądać w ogóle. Mówię, to moje marzenie, zbierało się te zdjęcia z różnych gazet, pamiętam. No i tak właśnie mówię, może inaczej. Kiedyś nie było takich możliwości jak teraz, nie? Teraz można kupić i piersi z kurczaka i jest tych i suplementy są i. I no i wszystko można dostać w sklepach, a kiedyś był tylko serek homogenizowany, za którym trzeba było stać w kolejce, nic poza tym, nie? I człowiek myślał, że dobrze robi, no ale wiadomo, to było pełno tłuszczu i tak dalej, no ale nie było innych, była bieda w sklepach, wszystko na kartki i tak dalej, nie? Troszeczkę to inaczej wyglądało. A powiedz mi jeszcze odnośnie tego twojego początku, czy jak już zacząłeś trenować te sporty sylwetkowe, znaczy zacząłeś chodzić na tą siłownię, to czy ona już... Złapałeś tak zwanego tego bakcyla od samego początku i już trzymałeś cały czas? Czy tak, miałeś takie okresy w życiu, że na przykład trenowałeś tam rok, dwa, później przestałeś, potem znowu wróciłeś, jak nie. To wyglądało? Nie, nigdy nie było tak, że przestałem trenować. Wiadomo, były takie jakieś przerwy tam trzydniowe, cztery, jak człowiek gdzieś wyjeżdżał na wakacje albo tak, ale zawsze się wracało do tego, ale wiadomo, na początku nie było mowy o żadnej diecie, ani nic takiego, człowiek chodził na siłownię i ogólnie ćwiczył. Nie mając praktycznie zielonego pojęcia wtedy, jak to powinno prawidłowo wyglądać. No i nie było suplementów, nie było nic i jadł jak jadł, normalnie obiad, trzy posiłki dziennie, śniadanie, obiad, kolację i tak to wyglądało. Ale siłownia było cały czas, tak? Tak. Trzy razy w tygodniu zawsze chodziłem. Aha. A teraz przechodząc właśnie do tej kwestii dietetyki, można nazwijmy to dietetyką, właśnie patrząc z perspektywy czasu, z perspektywy lat, jak to się u ciebie zmieniało od tego, od początku, tak jak mówisz, na początku nie było żadnej diety, tak, w ogóle nie było o tym pojęcia. Trzy standardowe posiłki, pewnie jakieś kanapki na śniadanie wieczorem, później obiad, pewnie jakiś rosół, ziemniaki, tak, schabowy, tak? Wspomniałem, ten serek kupowało się z 4-5 serków homogenizowanych i pamiętam, kiedyś mi kolega powiedział, że żeby masę zrobić, mówi, to trzeba jeździć na siedząco w łóżku, bo wtedy wszystko w górę idzie, nie? Czyli od pasa w górę, nie? To pamiętam jak dzisiaj się z tego śmieję, nie? Że tak było. Nie? A powiedz mi, to mamy początek. Kiedy tak naprawdę zacząłeś zdobywać tą wiedzę na temat odpowiedniego sposobu żywienia? Ile czasu ci zajęło, żeby znaleźć tą metodę na siebie? Długo, no bo wiadomo, że każdy musi znaleźć to, co działa na niego. Czy miałeś w ogóle takie okresy, że testowałeś, czy to taką metodą prób i błędów dochodziłeś stopniowo, czy na przykład jak już był dostęp do tej wiedzy, to zacząłeś testować najpierw ten sposób żywienia, później ten, na przykład dieta na węglach, na tłuszczach, jakaś tam zróżnicowana, czy to po prostu jakoś tak samo z siebie wychodziło powoli? To znaczy, generalnie powiem tak, że dieta tłuszczowa się nie sprawdza na mnie, bo nie wiem, jakoś chodzę ciągle głodny, zły i tak dalej. Próbowałem parę razy zaczynać tą dietę tłuszczową i źle to się kończyło, nie? Więc jestem na diecie węglowodanowej, która mi bardzo służy, no i obecnie nie wiem, czy to zależy od grupy krwi, coś musi w tym być,
ale naprawdę jem dużo węgli i forma jest jak jest. Wiadomo, w każdym jest nawie, że dużo kardio kręcę, ale nie chodzę głodny i nie chodzę zły i jakoś to tam w miarę wszystko funkcjonuje i dlatego potrafię na przykład 2 lata, zresztą wiecie, że od 2-3 lat jestem ciągle praktycznie, mogę, wystarczy mi 2 miesiące, żeby się przygotować do zawodu, nie? A nie mam tyle te tkanki tłuszczowej, nie robię już takiej świniomasy, jak to się mówi kiedyś. A robiłeś jakieś okresy kiedyś? Robiłem kiedyś i powiem, że bardzo, ważąc 108 kilo, miałem problemy ze schodzeniem po schodach. Pamiętam, piłem olej lniany w kieliszkach, żeby masę zrobić i uważam, że chyba nie, jest to niepotrzebne. Nie ma sensu takiego, żeby się tyć 20 ileś kilo i później to zbijać na redukcji, no bo tak to wygląda, nie? Ale uważasz, odnośnie tego właśnie tej świniomasy, powiedzmy, no. Uważasz, że osoba, która zaczyna na przykład swoją przygodę z kulturystyką, też od samego początku nie powinna czegoś takiego robić? Czy na przykład na początku pierwsze 2-3 lata można? Dlaczego pytam? Bo ja zauważyłem po sobie, czy tam po moich niektórych znajomych, czy osobach, które sam też prowadzę, że w tym okresie właśnie te 2-3 lata pierwsze, naprawdę dużo można masy dobrej jakości na takiej diecie, no. powiedzmy, zrobić. Ale faktycznie z roku na rok, powiedzmy, jak się robi tą redukcję do redukcji, to faktycznie coraz mniej tego czystego mięsa jest w kilogramach dodatkowych. Na przykład w pierwszym sezonie można zrobić nawet 8-9 kilo, w drugim jest to już tam 5-6, w trzecim to już 3-2, a potem to już jest tak naprawdę zalewanie bez sensu. I teraz moje pytanie, czy uważasz, że mimo tej tendencji takiej, że te pierwsze 2-3 lata dużo tej masy można zbudować, czy też byś wszystkim jednak polecał, żeby trzymali tą formę cały rok i po prostu powoli sobie masowali? To znaczy, wydaje mi się, że lepiej to zrobić. Wiadomo, to też zależy od budowy ciała, nie? No jak ktoś jest chudy i potrzebuje tej masy, no to trzeba zrobić to tak, żeby miało ręce i nogi, no i trzeba jeść, nie? Dużo i nie ukrywać i używać ten olej, nie żałować sobie, ale w późniejszym etapie, jak już tam, to bo wydaje mi się, że lepiej to zrobić, nabudować na przykład w rok, nie wiem, 2-3 kilo suchej masy mięśniowej i ma to lepszy efekt, niż właśnie mówię tak. Znam takie przypadki, że po 30 kilo tyją, a później to nie ma sensu żadnego, wszystko spada, no bo tak to wygląda. No. To, co się nabudowało na przykład przez pół roku, później trzeba zbić. Czyli można powiedzieć, że tak jak mówisz, że mniej więcej jesteś zawsze na takim poziomie, że potrzebujesz tam około 8 tygodni do przygotowania takiej formy startowej. Nie mówię, że to jest forma jakaś tam na 100%, nie taka, ale potrafię się spiąć i 2 miesiące przygotować. Ale to świadczyłoby o tym, że można powiedzieć, że jesteś takim wyznawcą, można powiedzieć, starej szkoły, tak? No bo kiedyś tak, jakby się popatrzyło tak lata 70-80, to większość zawodników właśnie tak w miarę się trzymała cały sezon, nie podjadali i właśnie tak to wyglądało. Powiedz mi jeszcze, jak już jesteśmy przy tej tematyce, kiedyś właśnie było tak, że ludzie trzymali tą miskę cały rok, teraz jak są na off-seasonie, nawet jak trzymają ten poziom tkanki tłuszczowej w ryzach, to często właśnie są jakieś cheaty, wychodzenie na miasto. Wiadomo, że ten, no, tak jak wspomniałeś, kiedyś niczego prawie nie było, teraz jest wszystko. No. No, jak to u Ciebie wygląda z tej perspektywy? Czy wychodzisz, czy sobie pozwalasz na odstępstwa? Czy jeżeli pozwalasz, to czy to są na przykład raczej jakieś zdrowe zamienniki, powiedzmy typu burgery w dobrej burgerowni, czy powiedzmy na przykład jakieś McDonald's, czy jakieś pizza? Jak to u Ciebie wygląda? Wygląda to tak. Jeżeli jestem na masie i nie mam właśnie jakiegoś tam sezonu startowego, więc nie żałuję sobie. Jak mam na coś ochotę, to idę to po prostu zjeść. Bo nie ma sensu tego się, nie wiem, odmawiać i nie wiem, zażynać, że nie zjem, bo przyjdzie taki moment, że na pewno puszczą lejce i się pójdzie i jeszcze gorzej będzie, jak na przykład, nie wiem, tam ktoś ma ochotę na frytki, czy tam na burgera, czy coś takiego. Nie? Więc uważam, że jak ktoś jest po to ten okres masowy, żeby sobie pozwolić i nie wiem, może spowodowane jest to, że ja nawet na masie też kręcę kardio. Wiadomo, nie robię tego tyle, ale kręcę i tak, nie? Żeby ten metabolizm był i tak zawsze podkręcony, żeby to spalać dalej. A powiedz mi, jeżeli chodzi jeszcze o kwestię kardio, jak już poruszyłeś, interwały czy takie klasyczne kardio na przykład? Zależy od... Od okresu czy od budowy osoby? Od tkanki tłuszczowej, jaką masz w obecnym momencie. Dobra, to jak to... Twoja teoria, jak to wygląda? Ja, to znaczy tak, robiłem i po 3 razy dziennie po 40 minut, ale wtedy się spieszyłem, pamiętam, i też był efekt dobry, ale w obecnej chwili teraz, wiadomo, a można zrobić 2 razy po 35,
i też to wystarczy, nie? A resztę wyregulować sobie jedzeniem. Mhm. A jeżeli na przykład jest osoba bardzo otyła, zaczyna swoją przygodę na siłowni, bardziej byś jej polecał, żeby zaczęła ciąć tak na początku, powiedzmy, z tej miski, czy jednak zostawić tą miskę w spokoju, a powiedzmy ją tylko wyczyścić, a zacząć dokładać cardio? Bo dlaczego pytam, to obecnie jest tak, że dużo osób jest propagowane to takie, żeby tego cardio robić jak najmniej, że to wcale nie jest potrzebne, że lepiej bez cardio. Są różne szkoły, zgadza się. W dzisiejszych czasach bardzo mocno jest tak, to tak właśnie, żeby nie robić. Żeby go nie robić, tak? Ale ja chyba psychicznie bym tego nie wytrzymał. Nie? Taka jest prawda i dla własnego spokoju swojej psychiki robię to cardio. Wiadomo, miskę też trzymam. No i generalnie wszystko skupia, 80% to jest dieta, nie? Mhm. Każdy, kto się zna na tym, to wie, że można sobie robić nie wiadomo co i jak nie będzie tej diety, to będzie chupa prędzej czy później i tak nie dojdzie do takiego skutku, jak powinno. Więc miskę trzeba trzymać na 100%. No i to cardio, albo zależy, zwiększać, zmniejszać, zależy od co... Trzeba się obserwować. Tak. Nie ważyć się, nie tak ludzie wchodzą na wagę i o Boże, nic nie chudne, nie chudne. Najlepszym wyznacznikiem dla mnie jest lustro. Czasami człowiek nie chudnie, a w obwodach widać, że rzeczy są luźniejsze i tak dalej. A powiedz mi jeszcze, jak mówimy już tutaj o tej kwestii, że są różne szkoły, skąd młodzi ludzie, bo w dzisiejszych czasach jest dużo większy dostęp nie tylko do produktów, ale też do informacji. No i często ludzie się gubią, zwłaszcza młodzi, zwłaszcza ze względu na to, że właśnie jest dostęp do tych wszystkich szkół. Kiedyś było raczej tak, że była jakaś jedna gazeta tak na całą siłownię i wszyscy z tej jednej gazety korzystali. Z tego co rozmawiam też z ludźmi właśnie starszymi, jak wspominałem, jak to kiedyś było. No i teraz moje pytanie, jak ty tak to obserwujesz, ten cały rozwój tego wszystkiego, skąd ludzie powinni według ciebie brać wiedzę? No, jakie według ciebie tak z doświadczenia najlepsze są źródła wiedzy? Są jakieś seminaria, jakieś szkolenia, artykuły, nie wiem, osoby, jak ty to widzisz? Ja widzę to tak, że trzeba brać wiedzę od najlepszych. Tak jest moje zdanie. I jest wielu dobrych zawodników, którzy naprawdę znają, i to w Polsce, którzy naprawdę znają się na rzeczy. No i po prostu trzeba do nich jeździć i oni na pewno pomogą. Nie ma problemu w tym żadnego. A nie polecałbym z jakichś tam YouTube'ów, ani tam gazet i tak dalej, bo wydaje mi się, że tam nieprawda i tak już przeżywa. Tak jest moje zdanie na ten temat. Bo wiadomo, że nikt tak na 100% nie zdradzi swojej tajemnicy, swojej diety, no bo to nie o to w tym chodzi, nie? Każdy ma jakiś patent na siebie, a zresztą każdy organizm jest inny, więc każdy powinien sobie sam wypróbować, jak to powinno wyglądać u niego. Rozumiem. A teraz powiedz mi jeszcze, mówisz, że mamy w Polsce wielu wspaniałych zawodników, trenerów, a według ciebie najlepszy zawodnik wszechczasów? Już nie mówimy o Polsce, tylko ogólnie, według ciebie. Teraz mi dałeś pytanie. No. Jest ich wielu. No wiadomo, Firmit, ale uważam, że parę razy była sytuacja, że Kai Greene powinien wygrać tą Olimpię przed nim. Więc tych dwóch zawodników. Ale mówimy obecnie, czy ogólnie w całej historii kulturystyki? No wiadomo, no, nie ma co tam porównywać teraz, no bo wiadomo, że Arnold Schwarzenegger, chwała mu za to, co zrobił, ale w obecnych czasach no, nie wszedł pewno do finału, nie? Myślę, że z taką formą. Nawet do półfinału. No, tak to wygląda, więc... Arnold w formie wyglądał jak chłopaki na off-seasonie. No zgadza się. I teraz to tak poszło do przodu, ale aż za daleko, ale widzę, że już cofają właśnie o to w tym dobrym kierunku, żeby te talie znowu były węższe, żeby te proporcje były zachowane. To estetyka była. Tak, a nie tam, wiadomo, po 160 kilo i wiadomo, nie? Wiadomo, teraz już jest tak rozwinięte to wszystko, że nie wiadomo, jak to daleko zajdzie jeszcze. No ja się czasami tak zastanawiam, może nie to, że z przerażeniem to obserwuję, ale powiem Ci szczerze, że naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało na przykład za 15-20 lat. No. Bo jak sobie porównamy te sylwetki, które teraz królują na przykład na Olimpii tej ekstremalnej, z tym, co było właśnie w czasach Arnolda, to jest taki przeskok, że ja się aż boję pomyśleć, co będzie za kolejne 20 lat. Znaczy powiem Ci, że tu raczej idzie o kilogramy, o robienie tej masy, nie? Bo ta jakość tych mięśni, wydaje mi się, że jest nawet podobna, nie? Bo na przykład Munzer, nie? Można, ostatnio oglądałem nawet jego zdjęcia, więc niewiele odstawał od teraźniejszych zawodników. Myślę, że jakością to był nawet no, lepszy. No, chyba był lepszy na przykład, albo Toma Placa nogi. Pokażcie mi takie nogi. Może nie miały takiej totalnej separacji, ale mięsień jako mięsień był po prostu kosmiczny.
zajebiście wyglądały i no i dla mnie to jest, no ale też nie ukrywam, że ciężko trenował te nogi. No i dopiął swego, nie? Nie, no, to już był w ogóle kosmiczny człowiek. No. Ostatnio oglądałem z nim też wywiad, w podobnym klimacie, który robiony jak to, co ja robię. Właśnie niedawno robiony ten wywiad był. I jak dostał pytanie odnośnie tych przysiadów, jak on to był w stanie na przykład robić takie ciężkie przysiady po 50-60 powtórzeń, to on mówi, że on nigdy nie liczył, że ma zrobić 50. On zawsze liczył, że ma 5. Zrobił 5 i zaczynał następną serię znowu 5. I mówi, że jakby miał w głowie, że ma zrobić te 50, to mówi, że w życiu by nie dał rady, bo mu psychika na to nie pozwoliła. No, zgadza się. Tak samo rozmawiałem ostatnio z Karolem Małeckim, no bo to mój przyjaciel, tutaj z miasta jednego jesteśmy. Pozdrawiamy Karola. Karola pozdrawiamy. I też zadałem mu pytanie, powiedz mi tak, zrobiłeś 100 ileś na przysiadów, nie pamiętam dokładnie, nie będę mówił z tą sztangą 100 kilo. Powiedz mi, co dla ciebie, mówię, było cięższe zrobić te 100 przysiadów, czy na przykład te 20 parę z tą sztangą tam 200 ileś kilo, nie? On mówi, że to jest z tą sztangą 100 kilogramową, to była masakra, nie? Powiedział, że już nigdy w życiu tego nie zrobi, nie? No weź sobie zrób 100 przysiadów ze sztangą, ponad 100 ze sztangą. Nie, to przecież... No. Na wolnym ciężarze. Nawet 100 przysiadów niektórzy by nie zrobili bez ciężaru, no, nie? A co dopiero to, co robi Karol? Zresztą on to co ja go spotkam, zawsze mówię, że to, co robi, jest chore, a on zawsze mówi, w ogóle masz pozdrowienia masz od niego. A, dziękuję bardzo. Rozmawiałem z nim. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam podobnie. Fajnie, że został poruszony temat Karola i tych jego przysiadów w takiej objętości, intensywności, bo kolejne pytanie właśnie tego dotyczy trochę. No i to jest pytanie też od widza. Jak się obserwuje twoje treningi, czy ogólnie twoją osobę, ty bardzo mocno trenujesz, ale właśnie pod względem intensywności. Tak. Serie łączone, duże ilości powtórzeń, drop sety. No. I teraz pytanie, czy to jest spowodowane doświadczeniem, że zauważyłeś, że na to najlepiej reagujesz, czy jest to spowodowane wiekiem, a może zupełnie czymś innym? Wydaje mi się, że spowodowane jest to, że najbardziej na to reaguję. Mhm. Nie czuję po prostu takich treningów typowych, że przyjść, zrobić na przykład 4 serie, nie wiem, po 12 powtórzeń, nie? Dla mnie to nie ma w ogóle sensu. Ja nie czuję w ogóle wtedy treningu, ja bym poszedł do domu i stwierdził, że nic nie zrobiłem. Więc trenuję, wiadomo, robię jedno ćwiczenie takie chamskie typowo, nie? A później łączę te wszystkie dropsety i tak dalej. Ale powiedzmy, u siebie to jest tak, że ty na każdym treningu sobie to kombinujesz, czy przed przyjściem na trening już masz w głowie, co ty chcesz robić? Czy na przykład znaczy, w drodze na wiem, że dzisiaj robię plecy, to zrobię ciężkie, na przykład, nie wiem, wiosłowanie pół sztangą, a później kulej dusza wie, czy wie, jak to wygląda? Nie. Ogólnie zawsze jest tak, że w drodze na siłownię, jak jadę, to sobie układam w głowie mniej więcej, co po drodze zrobię. Nie? Czasami zdarza się tak, że jest sprzęt zajęty, to trzeba pozmieniać, nie? I robię coś innego, ale generalnie mam poukładane tam, że zrobię to i to na przykład, nie? Albo czasami też przychodzą jakieś głupie pomysły i robię po 5, na przykład jak na nogi robiłem kiedyś przysiad ze sztangą z tyłu, z przodu, co tam jeszcze było, wykroki, wypychania. Wyprosty i łydkę na końcu. Aha, jeszcze dwugłowy i łydka. No i to było 13 takich serii. Po 20 powtórzeń. Czyli mówisz, że jednak jest to spowodowane, że to najlepiej na ciebie działa, tak? Ale zawsze tak było, że te treningi takie powiedzmy bardziej klasyczne gorzej czułeś? Bo na pewno jak zaczynałeś swoje treningi, to na pewno trenowałeś jak każdy. Tak. I teraz moje pytanie, czy właśnie wtedy kończyłeś taki trening i no, zrobiłem, bo zrobiłem, ale nie czułeś tego samego? No właśnie, tak właśnie było. A teraz jednak jak zrobię te takie podwójne albo potrójne serie, to czuję ten mięsień jest taki nabity, tak jak powinno to wszystko wyglądać. A powiedz mi jeszcze, co cię motywuje do ciągłego rozwoju i trzymania formy? Bo wiadomo, że wielu jest zawodników, którzy w twoim wieku, to oni już kończą karierę, najlepiej to widać po zawodnikach na przykład z Mister Olimpia, którzy startują, to w wieku 40 lat, no to chyba tam Dexter tylko jeszcze siedzi. No i to całkiem dobrze mu idzie. Całkiem nieźle sobie radzi. Z roku na rok to lepsza forma. Tak, ale no w większości przypadków to ludzie w tym wieku to już kończą tą karierę, są wypaleni najczęściej, a u ciebie jest, można powiedzieć, zupełnie odwrotnie. Teraz tak naprawdę dopiero się zaczyna rozwijać tak na poważnie twoja kariera, sylwetka też wygląda po prostu nieziemsko. I czym to jest spowodowane? Powiedz, co cię motywuje, czy masz na to jakiś złoty środek, czy to po prostu tak samo? Chyba przyszedł mój czas. Ale to jest jeszcze nie ten czas, ja jeszcze pokażę wszystkim, na co mnie stać, bo to nie jest wszystko, co planuję osiągnąć. Planuję dużo więcej, wiadomo, bo albo się uda, albo nie, ale bądźmy dobrej myśli. Ja ogólnie późno zacząłem startować, no bo w 2011 roku. I generalnie pewno bym nie wystartował w ogóle w żadnych zawodach, gdyby mnie Karol do tego nie namówił Małecki, bo to wyszło od niego i mówi, tyle mówi, trenujesz, mówi, chodźmy, zróbmy coś, mówi porządnie.
ja ci pomogę trochę, ogarniesz tą dietę i to, pojedziemy na jakieś zawody. No i tak się to zaczęło, nie, ogólnie, nie. Ja mi ktoś, nie wiem, w 2009 powiedział, że ja pojadę, nie wiem, na zawodach startował gdzieś, powiedział, że stuknie się w głowę na jakichś zawodach, o co ci chodzi, nie. No, no i uważam, że, jakby ci to powiedzieć, z roku na rok jest ta forma coraz lepsza, czyli idzie człowiek do przodu i jakoś, no bo jakbym miał się cofać w rozwoju, no to, to nie wiem, niektórzy tak mają, nie? Ja bym musiał zaraz coś pozmieniać albo tak dalej, nie? Ale widzę, że z roku na rok jednak ta moja forma się coraz bardziej polepsza, no to czemu nie trenować dalej? Trzeba wykorzystać to wszystko na maksa i już, nie? A powiedzmy, co ci jeszcze trzyma w ryzach w tym, żeby tą formę trzymać cały rok? No bo nie dość, że ty progresujesz, nie dość, że ta sylwetka jest coraz lepsza, nie dość, że jak sam powiedziałeś, że twój czas dopiero nadejdzie, no to jeszcze masz tą formę tak, jak sam powiedziałeś, że masz praktycznie cały rok, że potrzebujesz około 8 tygodni, jakbyś się spiął, żebyś tą formę startową zrobił. Co cię do tego motywuje? Bo naprawdę, jak się popatrzy na tych zawodników współcześnie, to do 95% powiedzmy zawodników jest takich, że oni na off-seasonie albo odpuszczają w ogóle, że w ogóle nie wyglądają, jakby te cokolwiek trenowali, tylko są po prostu duzi nabici, albo trochę się podlewają, w miarę się tam trzymają, ale do czegoś takiego jak u ciebie to jeszcze nie widziałem kogoś, kto... Wydaje mi się, że to jest też wiek już taki, że nie mógłbym sobie pod wiadomo ten metabolizm już z innych jak u młodych ludzi i tak jak ci mówiłem wcześniej, ogólnie źle się czuję na masie. Mm-hmm. Nie lubię masy, bo jestem ociężały, nic mi się nie chce, no tak, tak to wygląda, nie? I więc wolę sobie, wiadomo, obecnie tam nie wiem, chwili teraz nawet się nie ważę ostatnio, bo miałem problemy tam w zeszłym tygodniu z żołądkiem. Miałem grypę, pierwszy raz w życiu w ogóle mi się zdarzyło takie coś, że miałem taką, nie wiem, grypę jelitową, czy jakieś bakterie, czy coś takiego i pewnie schudłem, a to co wszyscy mi mówili, że to chyba mi na dobre wyszło, bo forma taka była, że masakra i mówię tak, że na tej masie się źle czuję i wolę chcę trzymać cały rok, tak jak mówię, i tak dojadam tam czasami na masie jak jestem i te posiłki, nie wiem, trzymam michę, ale posiłki i tak sobie jakieś tam robię, taki właśnie cheat meal albo coś takiego, nie? Mm-hmm. No. I to kardio kręcę i ten, i no i mówię, to chyba spowodowane jest wiekiem, żeby się nie zalać, żeby na nowo, nie po to tyle zapierdzielam, tyle czasu, żeby później to wszystko spierdolić, jak to się mówi. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze kwestia przetrenowania, bo to jest tak, jak wcześniej mówiliśmy o tym kardio, że się nie poleca, tak samo teraz jest cały czas taka walka, że jedni mówią, że przetrenowanie istnieje, drudzy, że nie istnieje. Jaki jest twój pogląd na ten temat? Mnie się nie zdarzyło jeszcze, żeby się przetrenować. Wiadomo, są gorsze dni, bo... Ale masz takie okresy na przykład, że trenujesz trochę luźniej, czy jednak cały czas pełna. Są takie okresy, przeważnie to są święta w grudniu, gdzie człowiek tam sobie odpuszcza te parę dni. Wiadomo, się obie, to później pójdzie na trening. Mhm. Albo poleży w domu. Są takie, ale generalnie staram się trenować 4 razy w tygodniu. A jak jestem na redukcji, to trenuję 5 razy w tygodniu z tego względu, że trenuję wtedy jedną grupę mięśniową, nie? Mm-hmm. Bo wiadomo, człowiek jest mniej je, inaczej to wygląda, jest trochę wyczerpany i żeby się nie męczyć, to dlatego robię po jednej grupie, no ale częściej, nie? To znaczy częściej, no 5 razy w tygodniu, nie? Tak to wypada. No i do tego dorzucam rano kardio nadszczo, wiadomo, i tam po treningu. I wiadomo, w te wolne dni też robię, ale to już też robię raz dziennie, kiedyś robiłem po 2 razy. No. A powiedz mi jeszcze, dlaczego tak późno zdecydowałeś się na starty? No bo sam powiedziałeś już wcześniej, że trenujesz już długo. Karol cię namówił tak naprawdę do startu. A wcześniej chyba dlatego nie miałem takiej osoby jak Karol, żeby ktoś mnie tam pokierował w tym kierunku. I przypuszczam, że tak jak ci mówiłem, że kiedyś nie było, człowiek chodził na tą siłownię, wchodził tam właściciel siłowni. On pewno, nie wiem czy wiedział tyle co ja, albo mniej ode mnie o tym całym ćwiczeniu. No i nie było tak, nie słyszało się o tym ogólnie, nie, żeby tam, kiedyś było mniej tych zawodników, teraz jest w każdej kategorii, jak pójdziesz na Mistrzostwa Polski po 20 albo i lepiej, nie, no to już się tak rozwija coraz bardziej i chwała za to, bo jest z kim startować i no i super, nie, że to idzie do przodu, nie, kiedyś to tam, ilu było tych zawodników takich czołowych, no nie było w Polsce ich za dużo. Nie, no jak się popatrzy nawet na jakieś filmy na YouTube. Zobacz sobie nawet, nie wiem ile. 10 lat wcześniej? Ja myślę, że 5 nawet. No, nawet 5. Bo ja pamiętam, jak ja pojechałem na pierwsze zawody, to był chyba 2013 rok Mistrzostwa Polski, kiedy Szymek Łada wygrał. No. Tomek Pabiniak był drugi wtedy. To był pierwszy zawód, na który ja pojechałem do Kielc. To był pierwszy rok, kiedy w tych Kielcach te zawody były takie, coś się zaczęło dziać.
a to wszystko, co było wcześniej, to była jakaś po prostu masakra. Później właśnie zaczęły te całe debiuty w Gdańsku. Tak, ja jeszcze, ja chyba byłem ostatni rok, albo przedostatni, co jeszcze w Ostrów Mazowiecka było. Aha, aha. Więc ja mówię, no jak ja na... To wtedy było, pamiętam, 11, nie? Chyba w 11 było u mnie. Zresztą wystarczy nawet popatrzeć na jakieś filmy tam z 97, 8, 9, 2000, to jak się na to popatrzy, no to na tej scenie stoi 4-5 osób. No. Fakt faktem, że każda z tych osób jest w formie konkretnej. Dzisiaj no, to czasami trochę inaczej wygląda, no ale, ale no fakt, że się rozwija niesamowicie. Tak. No i dobrze, nie? Tak, no ja się cieszę. No, wiadomo. A powiedz mi jeszcze teraz na koniec ostatnie pytanko. Jakie masz najbliższe plany startowe? Gdzie cię można w ogóle zobaczyć? 10 września w Strzegomiu, zapraszam. Ogólnie to są takie zawody, takie wiadomo, no, nie, tam jest sama eliminacja na Arnold Classic, ale no, ten Arnold Classic i tak można jechać w sumie, jak się zapłaci, mm-hmm. więc ten. Ale fajne zawody, w zeszłym roku też tam byłem. Później 30 września jadę na Mister Olympia do Pragi. O. Bo wprowadzili moją kategorię pierwszy raz na tej misji, to znaczy to się nazywa tam Elvis Prag czy coś takiego, mm-hmm. nie? Pierwszy raz jest ta kategoria powyżej 40 lat, nie? Że będą i juniorów prowadzili teraz pierwszy raz i powyżej 40 lat. Więc jadę tam, bo może mam nadzieję, że uda się coś zawalczyć. No, nawet może to nie jest to ta Olimpia, ale jednak Olimpia, no, nie? Coś, coś tam jest powiązane i fajnie by było jakiś medal tam zdobyć. Jak się uda, to zobaczymy. No i co? Później Puchar Polski. Jak Bóg da, to na Dominikanę bym pojechał na Mistrzostwa Świata Weteranów. Wiadomo, wyjazd znowu kosztuje dużo, a trzeba sobie samemu zapłacić albo znaleźć gdzieś te pieniądze. No ale mam tam może kogoś, co by mi to sfinansował, ale to nic jeszcze na 100% nie wiem, więc nie chcę zapeszać. Nie? A jeżeli chodzi o jakieś imprezy w najbliższym czasie, to z czego, nie? Ale chodzi mi nie o twoje starty, tylko ogólnie, czy masz zamiar się gdzieś pojawić, jak ktoś chciałby sobie będę sam porozmawiać, na, spotkać, fotkę strzelić. Na Mistrzostwach Polski Weteranów i Juniorów będę. Czyli w Warszawie. Warszawa. Na FIWE będę, no, na pewno. Tylko nie wiem jeszcze w który dzień, ale będę w któryś. No i to ja generalnie tam na razie, nie? Mhm. Rozumiem. No dobrze, no to mi nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć ci samych sukcesów, abyś dalej się rozwijał. No i się już nie mogę doczekać tego, co mnie za chwilę czeka. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.